Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Zaczniemy sobie od gotowania na początek. Wstawiłam już kurczaka do piekarnika. Ten kurczak się u mnie bardzo często na kanale pojawia, więc nie będę już Wam go po raz setny pokazywać, a kurczak u mnie jest często, no bo tak moi bliscy, moja rodzina bardzo lubi. Jest już w piekarniku, zamarnowałam go wcześniej, zalałam sosem z brzoskwi, wsadziłam pod przykryciem, tam się tam piecze, dochodzi do siebie. Będę dzisiaj robiła risotto. Ugotowałam już ryż, on tam też dochodzi do siebie, ze szparagami i z cebulą, którą wcześniej już pokroiłam, żeby nie płakać, zostaje nie rozkleić na filmie. Umyłam owoce, truskawki, borówki. Truskawki są polskie, jakby co, już się pojawiły. No i ja zazwyczaj to myję i wystawiam tak na stół, żeby właśnie moi bliscy nie jedli za dużo słodyczy, tylko owoce i warzywa. Umyłam też morele i zaraz je wyłożę na stół. Tak samo nektarynki, te owoce już się pojawiają, więc bardzo mnie to cieszy. Zrobiłam herbatę, zaraz też jadę po moje pociechy do szkoły i przedszkola, więc też muszę być przygotowana. Ten dzbanek kupiłam w ogóle w Pepco za jakieś super śmieszne pieniądze. Ja nie wiem, czy on nie kosztował, on kosztował jakoś tak 15 zł mniej więcej. Wiem, że w Auchan te dzbanki kosztują chyba coś około 30, więc warto jest szukać okazji. To nie jest okazja, bo w Pepco to jest w takim standardowym asortymencie. Ja zazwyczaj robię taką herbatę, tu mam malinową, moje dzieci akurat taką sobie zażyczyły dzisiaj, jak wychodziły rano, że chciałyby, jak wrócą, mieć owoce i herbatkę. Więc ta herbatka już stygnie i będzie w idealnej temperaturze, jakie za chwilę odbiorę. To się nam piecze i teraz tak, jeszcze mam tutaj kalafior, umyłam go sobie i zaraz będę go kroiła na kawałki i podam go na surowo. Już Wam wcześniej chyba wspominałam w którymś tam filmie, że obieram marchewkę, seler, jakieś tam różne warzywa, nie wiem, paprykę, ogórek, kalafior i moje dzieci to jedzą jak chipsy. Na surowo bardzo im to smakuje i wykorzystuję tę okazję, nie wiem, czy im to przejdzie, czy nie, na razie im to nie przeszło, tak więc do schrupania będzie kalafior i zajmiemy się teraz szparagami. Szparagi można teraz kupić w dobrej cenie, w Lidlu, w Biedronce, w różnych sklepach i tak, nie wiem, czy o tym wiecie, myślę, że to jest raczej chyba takie powszechne, ale szparagi obieramy w ten sposób, łamiemy ją i w tym miejscu, w którym nam się złamie, w tym miejscu jest podobno idealna, a ta tak mi się złamała, więc nie wiem, czy tutaj mi się wydaje, że to jeszcze jest ok, ale nic. Gałązek wcale nie musicie wyrzucać, bo można z tego na przykład zrobić jakiś wywar do zupy, kremu szparagowego. Także tutaj się nic nie musi wcale zmarnować. W rozgrzaną patelnię dodaję cebulę. Chodzi oczywiście o to, żeby ta cebula się zeszkliła, a nie żeby o to, żeby się spaliła. Więc jeżeli dacie za duży ogień, nie będziecie jej tam mieszać delikatnie, no to ona będzie czarna albo super, super brązowa. A chodzi o to, żeby ona była taka złota mniej więcej. Dodajemy. O, kurczak mi się zrobił. Zmniejszam ogień i ona się tam będzie podsmażała delikatnie. Jeżeli chodzi o tego kurczaka, to tak jak już nieraz mówiłam na kanale, to jak już on mi się upiecze, to go zostawiam w piekarniku. Znaczy wyłączam ten piekarnik oczywiście i on dochodzi do siebie, nie wiem tam ile, 30 minut, 40, to już zależy od Was. Ja zaraz pojadę po dzieci i on będzie tam w tym piekarniku dochodził do siebie. Jak przyjdziemy do domu, to będzie idealny do zjedzenia. Kiedy cebula nam się tutaj szkli delikatnie, pokroimy sobie szparagi. No, mam nadzieję, że nie przeszkadzają Wam te odgłosy z kuchni. Szparagi też za długo wcale nie trzeba, słuchajcie, smażyć, bo one wtedy będą takie rozgotowane, gumowate, a nam chodzi o to, żeby były takie chrupiące, takie bardziej zblanszowane, bym powiedziała.
Widzicie, jak ja kroję. Jakiś amator total. No ale nic. Jak żyć. Taki live. Oczywiście takie szparagi możecie też zapiec w cieście francuskim na przykład. Też bardzo dobre. Albo filo. Albo możecie w piekarniku je upiec. Z różnymi warzywami. O, tutaj jeszcze. Nie wiem, czy można je na surowo jeść. Pewnie tak. Tak obstawiam. Te deski, to też się mnie pytałyście o nie. Już Wam pokazywałam je wcześniej. One są z Pepco za 3,50. Chyba je kupiłam. Miseczka jest mała, ale da radę. Takie oberwanie chmury zaczęło padać i jest bardzo ciemno, więc mam nadzieję, że ta zmiana światła Wam nie przeszkadza. Te nasze profesjonalnie pokrojone szparagi dodajemy do cebuli na patelnię. Dodajemy trochę soli. I na przykład pestki słonecznika ja dzisiaj dodam. Myślę, że to będzie fajne połączenie. Kiedy to nam się delikatnie zeszkli ciut gałki muszkatołowej. No i teraz odrobinę wody. I wyłączamy. Możemy to przykryć, żeby te szparagi właśnie nie były gumowate. Tylko takie idealne i za chwilę będę dodawała ryż. Dokładnie to łączymy z ryżem i przykrywam. Przykrywam, to dochodzi do siebie i ja to będę jeszcze podgrzewała pewnie, jak mój mąż wróci z pracy dla niego. Także myślę, że jest teraz idealny. Pokroiłam też kalafior na takie różyczki. Większe, mniejsze, to już zależy, ile macie czasu i cierpliwości. Ja teraz sobie rękę i zobaczymy nowości z Eveline. Co tam w trawie piszczy? Wow! Gąbka do makijażu z Eveline. Bez lateksu, profesjonalny kształt. Zobaczcie, a to ciekawe, bardzo mnie to zaintrygowało. Trzeba będzie jakiś test chyba zrobić. Trochę jak Real Techniques mi się wydaje, nie? Bardzo, bardzo fajnie. Co my tutaj mamy? Jeju, ale czad, paleta cieni. O matko i córko. Moje córeczki będą w siódmym niebie. Nie no, koniecznie musimy zrobić test. Jestem ciekawa, jak te cienie, bo ten podkład z Eveline, co Wam pokazywałam, i rozświetlacz bardzo fajnie mi się sprawdza akurat. Muszę powiedzieć, że mają nową kolorówkę, ale to jest ładne. Wow, wow, śliczne kolory. Już widzę, że ten fajny do mojego codziennego makijażu. No, piękna ta paletka. Ona się nazywa Sparkle Eyeshadow Palette. Obłęd. Tutaj mamy jeszcze odbudowująca, utwardzająca odżywka, wpłynie do paznokci. K++. Wzmacnia, utwardza, odżywia, nawilża i uelastycznia. Chętnie spróbujemy i się przekonamy. Aktywnie matujący krem do twarzy. 95% składników naturalnych, 0 parabenów, silikonów, oleju parafinowego, pegów. Każdy rodzaj cery na noc i na dzień. Tutaj mamy również ultra odżywszy krem do twarzy. Dynia, awokado, migdały, malina nordycka i żurawina. A tutaj mamy matcha, jarmuż, granat, spirulinę, jagody goito zielone, tak jak Wam wspominałam. I aloes, szpinak, jagody akai, woda kokosowa, mleczko ryżowe. Czyli mamy aktywnie matujący, multi nawilżający, ultra odżywczy. To ja pewnie sobie użyję multi nawilżający i ultra odżywczy, bo akurat aktywnie matujący to nie do końca potrzebuję. Następnie, co my tutaj mamy?
wszystko jest tak ładnie zawsze zapakowane. Glow and go. Puder brązujący. Ładnie pachnie. Fajnie. Można budować nim krycie. Następnie... O! Glow and go. Rozświetlacz. Jeszcze wam nie powiedziałam numer. Gentle Gold 02. Akurat rozświetlacze zawalanie są bardzo spoko. A ten bronzer to jest Jamaica Bay 02. No i tutaj też jest highlighter. Jakiś. Ale jaśniejszy już. Glow and Go. Champagne. O, to jest mój kolor. Szampański kolor. Wow. Jaki pigment. Nieźle. A, nie wiem, czy słyszycie, jak pada. Proszę was, musiałam przerwać, bo dzwoniła moja mama. Mam tutaj jeszcze świeczkę. Pachnie kawą. I paletę. Ta paleta nazywa się Charming Mocha. I zobaczmy. Co ja chyba zrobię test na kanale. Śliczne kolory. Takie kawowe i nie tylko. Wszystkie odcienie kawy z mlekiem. Jest trochę czerwonego, bordowego. No dajcie znać, czy macie i czy chcecie na kanale taki test. Pokażę wam jeszcze te paletki z bliska, bo często mi piszecie, żebym wam robiła zbliżenia. Nie zawsze o tym pamiętam. Tutaj mamy cudo. No, piękna jest ta paleta, naprawdę. Tak mi się podoba opakowanie. Te kolory są obłędne. To jest ten rozświetlacz. Jak widzieliście, pigment jest ekstra. A to jest Charming Mocha. Ja myślę, że te kolory na pewno będę używała. Ten ciemny, też może na dolną linię fajnie się sprawdzić. Ale bardzo często jest tak, że te różne jakieś tam brokatowe, trochę inne kolory na początku mi nie przypadają do gustu, a później okazuje się, że są moimi ulubionymi. A ta Americano też może być fajna. No tak samo tutaj. Tego na pewno będę używać, tego. Ale te również są niczego sobie. Jestem ciekawa tych koktajli zdrowia dla skóry, bo one są stworzone na bazie superfood. Tam jest dawka witamin, przeciwutleniaczy, substancji odżywczych, z owoców i warzyw. One wzmacniają skórę, kompleksowo ją rewitalizują, nawilżają, detoksykują i dodają energii. No zobaczymy. I są przyjazne też dla wegetarian i wegan. To jest dobra informacja. To tyle na dziś, kochani. Bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i dajcie znać, co wy dzisiaj robiliście na obiad. Buziaki. Pa, pa.